W zeszłym roku kupiłem sobie rezonator. I od tamtego czasu testowałem go na różne sposoby w różnych sytuacjach. Chciałbym rozpocząć tym materiałem jakąś tam niedługą serię filmów związanych właśnie z ozonowaniem. Zaczynam od butów, później będzie olej kokosowy, później coś na temat samochodu. Chcę się po prostu podzielić informacjami, które być może dla Ciebie akurat będą pomocne. Być może masz ozonator i leży u Ciebie w domu i nie wiesz, co z nim robić. Albo zastanawiasz się, czy kupić. To ja Ci pokażę kilka materiałów, w których będę dzielił się swoją wiedzą, swoim doświadczeniem. Jeżeli Cię to interesuje, to zapraszam, jeżeli nie, to również. No i to chyba byłoby na tyle, więc miłego oglądania, skomentuj, polub lub nie, ale udostępnij, proszę. O, cześć. Moi drodzy, za chwilę będę robił coś, co wydaje się na pozór czymś głupim, ale być może wcale takie nie jest. To są buty, pożyczyłem u znajomego oczywiście, ja w takich nie chodzę, śmierdziuchach, żeby przetestować, czy ozon ma właśnie takie właściwości grzybobójcze, pleśnobójcze, bakteriobójcze i bójcze wszystkiego rodzaju, czyli to, co żyje w takich butach, powinno zostać zneutralizowane przez ten właśnie gaz. Czy to prawda? Za chwilę się dowiemy. No wy musicie uwierzyć mi na słowa, ale naprawdę nie kłamałbym Was, gdybym nie musiał i w tym wypadku na pewno tego nie muszę robić. Utrwalę sobie tylko ten zapach, który no, niestety ryzykuję, może zostać mi na całe życie. Dobra, nie podoba mi się. Ten trochę mniej, ale... Czadzik. Wsadzę teraz obie pary butów do reklamówki. Czyli tak, wsadzam te buty do reklamówki. Wsadzam również rurkę. Myślałem najpierw, co by wsadzać rurkę do każdego buta z osobna, ale myślę, że... Czy mam nadzieję, że będą efekty, kiedy wsadzę tą rurkę po prostu do wora. I teraz tak, zależy mi na tym, żeby szczelnie zamknąć ten worek. Żeby ten gaz oczywiście będzie uciekał, ale... Nie zbyt szybko. Ok. Tak wygląda worek czyszczący buty. Zobaczymy. To jest oczywiście w tym momencie tylko teoria. Nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy, ale no jest. Teraz nastawię to urządzenie na jakieś 20 minut. Dajmy trochę więcej. 40 minut. Ustawiam ozonator. Charakterystyczny dźwięk. Urządzenie zaczęło działać. Więc tak, 40 minut ozonowania. Później myślę, że trzeba będzie te buty wywietrzyć, więc nie wiem, czy to tak szybko się uda zrobić. Prawdopodobnie efekt taki mierzalny, zapachowo, węchowo będzie dopiero jutro możliwy. No zobaczymy. Być może po kilkunastu minutach już nie będzie czuć ozonu i wtedy będzie można sprawdzić, czy faktycznie buty przestały śmierdzieć. Dobrze, 40 minut minęło. Wyciągam buty z wora. I cóż, coś czuć. Czuć ozon, nic więcej, więc dam im kilka godzin. Myślę, że jutro rano sprawdzimy, czy faktycznie odór zniknął. W międzyczasie, jak grzeje się tutaj ten olej, to pokażę Wam teraz to, co robiłem wczoraj, czyli ozonowanie butów. I tutaj musicie mi uwierzyć na mój węch i na moje słowo, że to, co powiem, jest prawdą. Z mojego punktu widzenia na pewno jest. Więc dwie pary butów, zimowe buty i takie, w których mój znajomy dużo biegał, więc przepocone mocno. No i sprawdzam, minęło 24 godziny mniej więcej, ponieważ wczoraj nagrywałem tak o tej porze i one sobie stały w domu przez 24 godziny. Więc uwaga, sprawdzam.
Ten prawy jakby bardziej świeższy. Autentycznie, tak jakby był nowy ze sklepu. A ten natomiast troszeczkę tak jakby był przechodzony, powiedzmy sobie, przez tydzień czasu. Ale nie ma takiego poczucia, wiecie, odurzenia w tych butach. Zobaczymy sobie drugie. I tu ciekawostka, moi drodzy. Kuźwa. Też jeden but. Tutaj czuć jeszcze ozonem. Ozon po prostu musiał się tu mocno zagnieździć w futerku i czuć ozon. Natomiast tutaj. Tutaj go nie czuć. Tu jest też, powiedzmy sobie, taki but przechodzony z tydzień, dwa, ale nie śmierdzi. Można by jeszcze się pokusić o sprawdzenie, jak na przykład przepocić teraz sobie te buty, przechodzić w nich cały dzień i zobaczyć, czy ten odór, powiedzmy sobie, wróci od razu, czy nie będzie go, ale no przypuszczam, że nie. W tym wypadku ozonowanie butów zdało egzamin. Być może gdybym to zrobił dłużej, albo na przykład pojedynczo do każdego buta wsadzał rurkę, czy takie rozgęzienie sobie zrobił i od razu kilka rurek wsadzić do butów, byłoby lepsze działanie, nie? Ozon by się dostał tam dokładniej, ale jak widzieliście, 40 minut w worku, dwie pary butów, można powiedzieć, w środku jak nowe. To też nie załatwi wszystkiego, ponieważ oczywiście mechaniczny brud i jeżeli te bakterie faktycznie tam się teraz padły, no to one tam w dalszym ciągu są. Są martwe, ale są, więc wypadałoby teraz te buty po prostu jakoś przeczyścić. No ale to był tylko test na to, czy ozon potrafi zabić te bakterie, które tam się gnieździły. To, co piszą na ten temat, jest prawdą. Aczkolwiek nie o butach, ale o ubraniach. Odświeżanie szafy, tego typu rzeczy można robić ozonatorem. A ja sobie pomyślałem, czemu by nie sprawdzić z butami. No i powiem wam, że kuźwa to działa, no. Bajka. Może komuś się przyda. Wracamy do oleju kokosowego.